Niepokorna kobieta, ubrana w skórzaną kurtkę i bojówki, wchodzi do sali pełnej trenujących wojowników. To prawdziwe pole bitwy. No dobra, chłopaki, mówi z przekąsem. Teraz pokażę wam, co to znaczy prawdziwa rebelia. Każdy jej krok wywołuje iskrzenie, a mężczyźni patrzą na nią z mieszanką uznania i ostrożności, wiedząc, że z nią nie ma żartów. Z humorem i pewnością siebie kobieta rzuca wyzwania i prowokuje do przemyślanych posunięć, a jej obecność sprawia, że wszyscy są na krawędzi swoich możliwości. Rebeliantka na arenie, czas na przełom. Czyli Eris Retro w Baranie. Ona zacznie to retro o 20.44 21 lipca tego roku w Warszawie i będzie się poruszała w ten właśnie wsteczny sposób do 12 stycznia przyszłego roku. Czyli horoskop jest tak w zasadzie na pół roku. Ona jest tutaj już, gdzie ta kropka się pojawiła, czyli pod koniec znaku barana, ale w naszym horoskopie dla Polski to jest drugi dom i to jest taki istotny szczegół. Zaczynając od tej kwestii ogólnej, tak, że ona robi to retro w baranie, oznacza, że indywidualne dążenie do autentyczności i buntu napotyka na przeszkody i konieczność refleksji nad swoimi motywacjami, zarówno na poziomie jednostek, jak i społeczności. Czyli to jest czas, kiedy trzeba przemyśleć strategię działania i być może cofnąć się, aby lepiej zrozumieć wewnętrzne potrzeby i impulsy. Głębsza introspekcja prowokuje zmianę nastawienia, co pomaga skuteczniej realizować cele w zakresie prawdziwego wyrażania siebie i swojej woli. Czyli lepiej rozumiemy, czego chcemy i łatwiej przychodzi nam to później wyrazić. No i wracając do naszej Eris w drugim domu. Te napięcia związane z finansami i gospodarowaniem zasobami zmuszą nas teraz do przemyślenia i zrewidowania wartości oraz priorytetów, abyśmy lepiej zrozumieli, co rzeczywiście jest istotne. Ta introspekcja tutaj przekształci nasze podejście do kwestii materialnych, abyśmy osiągnęli właśnie większą autentyczność i stabilność w tej dziedzinie. Jest jeszcze też parę innych aspektów, które wspierają jakby ten aspekt materialności i tej głębokiej przemiany, jaka jest nam na tym polu potrzebna. No i tak po kolei, w zasadzie tranzyty, aspekty, jakie Eris robi, a w zasadzie planety do niej robią, bo ona w znaku barana jest 122 lata, jeszcze parę ładnych lat będzie, chociaż wydaje się, że już niedługo z niego wyjdzie. To jest planetoida, która porusza się takim koślawym ruchem, no i eklipsa jest taka dziwaczna, ona nie wszędzie jest, nie w każdym znaku tak długo siedzi. No ale tutaj to sobie trochę jeszcze posiedzi i już trochę sobie siedzi. Dlatego ważne jest to położenie w domu, bo ona bardziej tutaj wpływa i ważne są tranzyty, aspekty, jakie, a w waszych horoskopach urodzeniowych tranzyty. Ja wspominam tam o prognozach związanych z Eris, w waszych prognozach tych osobistych, znaczy osobistych, no one nie są osobiste, ale staram się je robić jak najbardziej blisko prawdy, dzieląc je na te sektory właśnie. Zawsze ostatni sektor barana, wagi i koziorożca, raka, poza tym jeszcze wodnika, bliźniąt, strzelca i lwa, ma informacje na temat tego, co dzieje się z Eris, jak ona wpływa na wasze słońce urodzeniowe, bo wpływa na tych, którzy tam mają te swoje słońce w tych ostatnich sektorach, tylko tych znaków. No bo jak widzicie, ona jest właśnie w ostatnim sektorze, to jest 25-30 na obecną chwilę. Trochę się cofnie, ale ona się daleko nie cofnie. Ona się bardzo powoli porusza. Więc nie oczekujmy, że cofnie się tak o 20. Nie. Nie ma takiej opcji. No więc wracając do tego naszego tutaj wyzwania materialnego, jeszcze będzie jeden aspekt, niekoniecznie taki bardzo materialny, ale bardzo ważny, dlatego że do naszej Eris, tutaj jest Merkury, utworzy właśnie, tu widać długą niebieską kreskę, czyli trygon. Do naszej Eris trygon, 4 stopnie, 4 znaki, 120 stopni. Ja się zawsze z tym mylę, bardzo przepraszam, ale po prostu jakoś tak mi wyłazi do tej głównej głowy.
cztery znaki 120 stopni. To jest trygon, to jest harmonijny aspekt. Ale ponieważ Eris wcale taka znowu harmonijna nie jest, w dodatku w baranie to, jak widzicie, jest dość tak buntowniczo nastawiona, to tak ona i tak wszystko do góry nogami wywraca, tylko że tutaj w aspekcie harmonijnym w taki sposób bardziej przyjazny. W związku z czym wskazuje na czas intensywnej i konstruktywnej, ale też często prowokacyjnej komunikacji w sferze publicznej, czyli liczne debaty i dyskusje na tematy wywołujące podziały w społeczeństwie. Podawanie kontrowersyjnych pomysłów prowokuje do myślenia, a nie do kolejnych antagonizmów. A innowacyjne metody porozumiewania się powinny być pomocne w osiągnięciu właśnie porozumienia. Wyjawienie ważnych, choć niewygodnych prawd, tym razem ma szansę doprowadzić do właśnie takich pozytywnych zmian. Kreatywność w mediach będzie służyła przełamywaniu konwencji i większej otwartości na opinie i poglądy drugiej strony sporu. Przypuszczam, że mówimy o mediach niepublicznych i nie tych wielkich, które no niezależne bynajmniej nie są. Tutaj mówimy bardziej o takich mediach, jakie możemy spotkać na tym właśnie kanale, na którym się spotykamy i podobnych platformach. Problemem jest tylko dobór repertuaru i znalezienie czegoś autentycznego, co ja wiem, proste nie jest. Ja nikogo Wam nie będę na razie przynajmniej polecać, bo to nie taka jest moja rola, ale jakieś już takie ważniejsze znaczenie tych źródeł informacji przez to pół roku ono będzie rosło, o tak powinnam była powiedzieć. I jeszcze wracając do tego samego tranzytu, to jest tranzyt, który oczywiście obowiązuje wszystkich. On na całym świecie jest praktycznie w tym samym momencie, więc on będzie oddziaływał na wszystkich, ale u nas właśnie ważne są te domy, w których są nasi aktorzy, czyli wspomniany wcześniej dom drugi, tak, kwestia materializmu i dom siódmy. Dom siódmy to jest dom relacji, wszelkich relacji, współpracy i szukania porozumienia. I na tym polu będziemy tego porozumienia szukać. No, mam nadzieję, że uda nam się coś znaleźć w końcu. Mamy na to pół roku. Idąc dalej, tutaj jest jeszcze bardzo ważna konfiguracja. Oto jest koniunkcja Eris z Chironem. Ja nie sprawdziłam, kiedy ona się dokładnie uściśli, ale to jeszcze raczej nie w tym roku, bo obydwie, to jest planetoida, to jest księżyc Urana, więc obydwie, w obydwa elementy, o tak powiem, bo to nie są planety, one poruszają się bardzo powoli, chociaż ta się tutaj zaczyna zbliżać do niego, on też zaraz zacznie się cofać, więc zacznie jej uciekać, nadal nieco szybciej niż ona się porusza, więc zanim one się spotkają, to jeszcze dużo wody upłynie, ale ta koniunkcja już teraz no, jest dość blisko, to jednakowoż jest koniunkcja, ona rzutuje przez kilka ładnych lat, ja myślę, że można spokojnie powiedzieć, że co najmniej przez 5 lat oddziałuje na świat, jak nie dłużej, ale tutaj u nas znowu ona jest w drugim domu, więc musimy się skupić na tym, na co rzutuje bardziej u nas. W sensie ogólnym, ta koniunkcja oznacza potrzebę intensywnej konfrontacji z bolesnymi, ale istotnymi problemami społecznymi. Doprowadzi to do otwartego dialogu na tematy, które wcześniej były ignorowane lub uważane za tabu. Daje to szansę na uzdrowienie głębokich ran poprzez akceptację trudnych prawd i podjęcie prób naprawienia krzywd. I to jest też na poziomie osobistym, jak i na poziomie globalnym. Czy powiedzmy sobie społecznym, w każdej grupie, w jakimś innym miejscu to się dzieje. I też tak samo w każdym horoskopie prywatnym, że tak powiem, to też dzieje się w innym domu i to dotyczy innych sfer. O tym nie mogę mówić w prognozach waszych rocznych, bo nie wiem, gdzie kto co ma. W każdym razie to jest dość istotne zjawisko i ono przez tą długotrwałość oddziałuje bardzo mocno. Niekonwencjonalni nowi liderzy, czy nawet ruchy społeczne podejmują działania na rzecz transformacji w obszarach długotrwałych konfliktów lub nierówności.
I choć to ten proces może być trudny, jego przeprowadzenie jest niezbędne dla naszego rozwoju, nas wszystkich jako ludzi i naszych społeczeństw poszczególnych. I w Polsce, że wrócę, mamy to w tym drugim domu, czyli te konflikty i nierówności wracają do poziomu problemów gospodarowania zasobami, które od lat dzielone są niesprawiedliwie i stanowią w gruncie rzeczy podstawę wszystkich naszych problemów, niezgody, kłótni i antagonizmów. Oczywiście, jak się tak powie, no dobrze, a co z tym wspólnego ma na przykład temat aborcji? No teoretycznie nic, ale jak popatrzycie głębiej, to zobaczycie, że ma. Bo układ sił wynika właśnie z tego, że jesteśmy podzieleni na tych biednych i tych bogatych. I jedni się gromadzą wokół jednego obozu, drudzy wokół drugiego, jedni drugich nie chcą zrozumieć i nie chcą się wcale dogadać i tak naprawdę to jest główne źródło naszego problemu. I powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, wcale nie do końca jest prawdziwe, przynajmniej nie w takim wymiarze, w jakim bogaci chcieliby, żeby biedni w to uwierzyli. Dlatego ten proces, on w to pół roku będzie u nas istotny właśnie na tej platformie materialnej. No i być może coś uda się zmienić w tej kwestii, trochę poprawić, zmniejszyć te nierówności, a za tym pójdzie też lepsze zrozumienie. Bo jedni, jak będą mieli trochę mniej, to lepiej zrozumieją tych, co mają mniej, a ci, co mają mniej, jak będą mieli więcej, to też będą już inaczej patrzyli na tych, co mają więcej. No może to tak jest trochę pokrętne, ale taka jest prawda. Idąc dalej do naszego, już wracając typowo astrologicznego horoskopu, ascendent w tym horoskopie mamy w wodniku. Co znaczy, że znowu będziemy mieli wizerunek kraju nowoczesnego, innowacyjnego i zorientowanego na przyszłość. Społeczeństwo będzie postrzegane jako bardziej postępowe, otwarte na zmiany i zaangażowane w kwestie społeczne oraz technologiczne. W technologiczne to mi generalnie często się jakoś tak jednak lubimy angażować. Kraj promuje wartości takie jak wolność, równość i braterstwo, dążąc do reform innowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia publicznego. Ale co tu jest ważne jeszcze? Poza tym ogólnym wydźwiękiem samego znaku wodnika, on jest na początku tego znaku, więc ten wpływ jest dość istotny, ale ważne jest jeszcze to, że mamy tutaj, co pewnie zauważyliście, koniunkcję Plutona i koniunkcję Księżyca na tymże właśnie ascendencję. I to jest ważne, tego nie można pominąć, bo Pluton daje nam głęboką transformację wizerunku i tożsamości, poprzedzoną koniecznością zmierzenia się z ukrytymi bądź niewygodnymi ich aspektami. Więc bardzo jest prawdopodobne pojawienie się lidera lub całego ruchu, który wywrze na to zdecydowany wpływ. Czyli no, pojawiają się już jakieś głosy, że brakuje, tak? Jakiejś partii, jakiegoś czegoś, jakiegoś kogoś, kto przyjdzie i uzdrowi. No może aż tak dobrze to nie będzie, ale może jeszcze jakieś ugrupowanie faktycznie coś by wniosło. Takie może, które wreszcie bardziej by, no nie wiem, odpowiadało wymogom społeczności, a jest po temu szansa właśnie dlatego, że mamy tu też koniunkcję Księżyca. A to z kolei daje większą wrażliwość i emocjonalność w kwestii tożsamości, i stąd wizerunek będzie bardziej związany z nastrojami i potrzebami obywateli. I dlatego skupienie na sprawach związanych z rodziną i bezpieczeństwem, szeroko pojętym, ale też nasilenie uczuć patriotycznych i przywiązania do tradycji. I to wszystko powoduje destabilizację i nerwowość w narodzie, tak? W nas, w ludzi, w opinii i nasz wpływ na te... No, na tego nowego lidera, na tą nową organizację będzie istotny. To nie jest tak, że ten przymus będzie taki bezpardonowy, bo, no, bo nas jest dużo, nie oszukujmy się. I no, nikt pojedynczy nie jest w stanie tak do końca nas zawładnąć. Jeżeli to będzie właściwa osoba ze właściwymi celami, z właściwymi dążeniami, w sensie takim, że rzeczywiście skierowanymi na dobro ogólne, bo taki jest Pluton. Jeżeli działasz dla wszystkich, dla dobra ogólnego, to on ci pomoże.
Natomiast jeżeli działasz dla własnych ambicji, to on cię zniszczy. No, miejmy nadzieję, że właśnie ta konstelacja spowoduje, że wreszcie będzie to jakiś odpowiedzialny przywódca, względnie w ogóle cały odpowiedzialny ruch, który rzeczywiście będzie chciał coś tutaj w tym naszym kochanym kraju wreszcie naprawić. Naprawdę naprawić, a nie tylko mówić, że naprawia. I mamy jeszcze medium Koeli w Strzelcu. To jest taki znak dążenia do ekspansji i rozwoju na arenie międzynarodowej. Też nacisk na edukację, taką wymianę międzynarodową, naukową, ale podejmowanie odważnych, czasem ryzykownych decyzji w sferze publicznej przez władzę właśnie, motywowane będzie optymizmem i wiarą w przyszłość. No, może właśnie to się jakoś połączy ze sobą, że jeżeli mamy dobre intencje i chcemy rzeczywiście dobrze dla ludzi, to podejmujemy odważne decyzje, bo wierzymy w to, że one się przyjmą. Zobaczymy. Będą też ważniejsze w publicznej debacie kwestie związane z filozofią, etyką i religią. Nastąpi również wzrost zainteresowania turystyką i promocją kultury polskiej za granicą. To akurat przy wakacjach w zasadzie nie jest niczym nowym. Ta promocja kultury, ona trwa praktycznie i tak cały czas, bo jako, że te wartości tradycyjne są też ważniejsze teraz, to ludzie jakoś tam sami z siebie czasami opowiadają o tej Polsce, chcą ją przedstawiać w lepszym świecie. Na ile im się to udaje, trudno powiedzieć, ale, że tak powiem, kropla dąży skałę, więc warto dalej to robić. I co jeszcze mamy tutaj istotnego? No, musimy wrócić do naszego łańcuszka władztwa. Eris jest w baranie. Baran jest rządzony przez Marsa i Mars właśnie wszedł w bliźnięta. O tym będzie nowy film też osobno, o samym wejściu Marsa. Podobne będą układy, bo zobaczcie, że on tutaj jest 0,35, więc wchodził, ja wiem, góra dzień wcześniej. W każdym razie nasz Mars jest w znaku bliźniąt. A znakiem bliźniąt rządzi Merkury, który jest w znaku lwa. A znakiem Słońca rządzi Słońce, które jest prawie że u siebie w domu i tu by się nasz łańcuszek zamknął. Gdyby to Słońce było o to pół stopnia dalej i byłoby już u siebie. Czyli tak naprawdę gdyby Eris była uprzejma zatrzymać się pół doby później. Ale nie była. Słońce jest w raku, a rakiem rządzi Księżyc. Księżyc jest w wodniku, a wodnikiem rządzi Uran. Uran jest w byku, a bykiem rządzi Ceres. Ceres jest w koziorożcu, koziorożcem rządzi Saturn. Saturn jest w rybach, rybami rządzi, tak, Neptun. I jak widzicie, pół doby dzieli nas od tego, żeby uciec spod tego wpływu tej ułudy, tego oszukiwania się, tej takiej prawdy na niby, ale nie uciekliśmy. I to jeszcze pół roku będzie trwał ten horoskop. Więc cały czas ta nasza rzeczywistość nie jest taka, jak ją widzimy. I to musimy mieć na względzie, dlatego oczywiście nie jesteśmy w stanie tak do końca sobie z tym poradzić. Nie wiemy, która informacja jest prawdziwa, która nie. I musimy o tym pamiętać, nie rujnując, wracając właśnie do tematu relacji, już na tym poziomie osobistym, nie rujnując swoich relacji przez te rzeczy, które dzieją się na zewnątrz. Bardzo Was proszę, żebyście o tym pamiętali, że żaden polityk nie jest wart tego, żeby się o niego kłócić z bliskimi, nawet z przyjaciółmi, nawet z kolegami. Można sobie podyskutować, ale uszanować czyjąś opinię i no dobrze, chcecie się okopywać na swoich pozycjach, to się okopujcie, ale nie projektujcie nienawiści polityków na relacje ze swoimi bliskimi, z ludźmi, z którymi dotąd żyliście w zgodzie, bo to nie jest tego warte. I to nie jest prawdziwe. Wy popsujecie swoje relacje naprawdę. A oni, to wy nawet nie wiecie, kto z kim tak naprawdę trzyma. Ja też nie wiem. Miodę, żeby nie było, że ja coś wiem, bo nie wiem i wcale nie chcę wiedzieć, bo to mi nic nie da i wam też nie. Ale naprawdę, bo wcale nie dzieje się lepiej pod tym względem w naszym kraju od tych ostatnich wyborów. W zasadzie chyba jeszcze gorzej. I te nasze relacje międzyludzkie bardzo kuleją. Ta
obopólna niechęć, ona naprawdę, to niechęć to jest bardzo delikatnie powiedziane. No niszczymy siebie po prostu zupełnie niepotrzebnie, bo to nie w tym rzecz. To nie jest dobra droga i to zależy na tym, nie tym, którzy chcą naszego dobra, żebyśmy my się dalej dzielili i nienawidzili. A więc tak, taką odezwę pozwolę sobie tutaj do Was wystosować. Poza tym zapraszam do quizów, które są, link podaję na dole w opisie do filmu, to jest tam na tym kanale społeczności. No niestety nie mogę jakoś tam podzielić tych quizów, one po prostu jak wejdziecie na ten kanał społeczności, to najnowszy będzie na górze. Quiz do danego filmu pojawia się albo dzień, albo dwa dni po ukazaniu się filmu na kanale otwartym, no bo dla tych, którzy wspierają kanał jakimiś dotacjami, to one są trochę szybciej dostępne, te filmy, no żeby coś tym wspierającym dać za to, że wspierają, chociaż oni tak chyba i tak z dobrego serca to robią, za co bardzo dziękuję. Dziękuję też tym, którzy od czasu do czasu klikną guzik podziękuj pod filmem i tam też wesprą swoim groszem. Dziękuję bardzo. I dziękuję tych, którzy wspierają swoją pracą, pisząc po 3 długie komentarze pod każdym filmem. To jest naprawdę takie bardzo budujące, bo dajecie coś z siebie, pokazujecie, że Wam zależy. I no, robicie, co możecie, ja w to wierzę. I też robię, co mogę, żeby dalej dla Was tutaj być. Dziękuję subskrybentom i proszę o następne subskrypcje. Następne wsparcie też się przyda, jak najbardziej. Powiadomienia, no proszę sobie ustawić, jest szansa, że będziecie je dostawali, niektórzy piszą, że dostają, a jak nie dostaniecie, ja codziennie coś publikuję, to najmniej jest jeden film, jeden short i zawsze jest kilka quizów, albo jakiś inny post, ale zwykle to są quizy, więc warto zaglądać też na kanał, na społeczność. Dziękuję za lajki, proszę o następne, dziękuję za komentarze, jak już wspomniałam, i proszę o następne, podobno mają mieć co najmniej 7 słów, żeby miały jakąś wartość dla botu, no niestety boty rządzą, i dziękuję za udostępnianie kanału i też będę wdzięczna za dalsze publikacje na Waszych mediach społecznościowych. Do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem.